Witam serdecznie, piękni widzowie. Jak tam wasz dzień? Jak tam wasze życie? Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że wszystko jest wspaniale. Mamy dzisiaj 3 grudnia. To oznacza, że za 4 dni wejdzie set 8 na oficjalne serwery. Ja się oczywiście już przygotowuję. No i idzie mi trochę lepiej niż ostatnio. Aczkolwiek no jeszcze jest dużo tutaj takich... No jeszcze jest dużo takich ubytków, które można by jakoś tam poprawić. No dobra, dzisiaj po prostu zobaczymy, co się uda skleić. Spróbuję coś skleić sytuacyjnie. Co wyjdzie, to wyjdzie. Także zapraszam do wspólnej podróży. Przekonajmy się, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Oczywiście korzystając z okazji przypominam, że streamuję codziennie. Dzisiaj niestety streamka nie będzie prawdopodobnie, bo będę na turnieju. Ale jakby ktoś chciał, zapraszam, followek, opis. Jest też Discord. No i przede wszystkim dziękuję Enebie za wsparcie tych materiałów. Zgadza się, Eneba wspiera nasze materiały. Eneba to sklep, w którym możecie kupić klucze do gier oraz kody do gier. Na przykład na PlayStation Store, klucze oczywiście Steam i tak dalej, na tych wszystkich platformach wspaniałych. Znajdziecie tu oczywiście najnowsze giereczki, wszystkie giereczki, teraz jest gry horrory kolekcja, można je odkryć. Tutaj macie najlepsze gry, bardzo dobre ceny, bardzo fajne wszystko, bardzo szybka dostawa, naprawdę świetny sklepik. Jeśli chcecie, możecie to wszystko podzielić na kategorie. Akceptowane jest bardzo dużo form płatności, więc da się wszystko ogarnąć. Zobacz, ile kategorii jest, możesz sobie wejść. Która cię interesuje? Indyki? Indyki są super. Wchodzisz w indyki i masz mnóstwo gierek fajnych bardzo. Także można sobie wszystko znaleźć, możesz też wyszukiwać sobie normalnie wyszukiwarką. Wszystko masz w różnych walutach, w polskim złotym też jest. Także dziękuję Enebie za wspieranie naszych materiałów. Naprawdę solidna firma. Dziękujemy ślicznie i zapraszam na materiał. No dobra, co my tu mamy? Mamy wszystko i nic. Możemy zrobić Zekę, możemy zrobić Gunblade'a, możemy zrobić Morello. Co tutaj może być najlepsze? Czy w ogóle mamy coś, co może używać Morello? Tak średnio. Ale to jest maskotka, więc biorę. No i teraz mamy taką zagwozdkę. Pryzmatyczne augmenciory. Kurczę, co tu z tego zrobić w takim razie? Dobra, weźmy to. I zobaczymy, co się wydarzy. Mamy teraz więcej itemków. Mamy dużo opcji. Wypadałoby, kurczę, zagrać chyba w ten sposób na razie. No i fajnie by było zrobić jakieś fajne itemki. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Oraz zróbmy... Kurczę, zastanawiam się... Dobra, zróbmy też takie coś. Myślę, że to takie dobre, mocne itemki, więc weźmy też duelistkę. No, tutaj ładny wpierdziel, ale od tego typa... I tak obskoczylibyśmy w pierdziel, bo dostał Cruel Pact. Więc on teraz ma najmocniejszy stół. I z tym się nic nie da zrobić w tym momencie. Także nie ma się co martwić. My tymczasem chcemy chyba dołożyć dualistkę. No i dobra. Ten stół nie powinien być jakiś turbo tragiczny. Zastanawiam się jeszcze, jak to w ogóle wygląda. Teraz możemy mieć 8. Super. Zagramy sobie po 8 duelistów. Spróbujemy przynajmniej. I naszą duelistką carry będzie Kai'Sa. Taki jest plan. Czy to się uda, to zobaczymy. W Supersach też jest, kurczę, duelista. No dobra, teraz gramy na normalnego chłopka, bez Cruel Pactu, więc nie jest tak źle.
Tylko teraz pytanie, jakie itemki na te Kaizę? Oprócz duelisty, to co? Może jakiś Hand of Justice było też dobre. Zrobiłem to Infinity i nie wiem, czy będę chciał tego używać na Kaizie, czy nie. Może tak. Chyba tak. Zróbmy więc pre-level. To chyba zostawimy na razie. No i weźmiemy lepszą duelistkę po prostu teraz. Co z tym? Może na razie też zrobię tak. O kurczę, Kaiza. Chciałbym taką Kaizę też tutaj mieć. Lecz niestety to nie dla mnie. To nie dla mnie takie smakołyki teraz. Teraz pytanie, czy my coś tutaj zrobimy więcej? Sivir kontra Kaiza. Elegancko. Dobrze zrobione. No i dobra, tutaj mamy kolejną spatulę. Ale my byśmy chcieli chyba... Kurczę, co my byśmy chcieli? Może łezkę? Czy to ma sens? Duelist Archangels plus co? Plus Infinity? To by było takie bardzo dziwne. Chyba Hand of Justice byłby lepszy, a Infinity byłoby dobre na jakąś, kurde, Fiorkę albo Vayne. Tylko tak, to mi się teraz skleiło. To ja bym to chciał wyjąć. To wyjmuję. Może zrobię tak. I zobaczymy, czy to się uda. Bardzo dziwne itemki kleję i mam wrażenie, że to nie jest zbyt rozsądne. Ale dobra, mam tutaj też te Stargardianki. To mnie zastanawia, czy tego nie wziąć. Nie no, chyba nie. Nie będę brał. Chociaż niby to by było dobre z Defenderem, może. Tam jest duelistka w formie Nili. Oj, ciężkie dylematy. Nie wiem, co jest lepsze od czego. Ciężko mi to oszacować. Dobra, próbuję po prostu się zdać na swoją intuicję. Zobaczymy, może się przejadę. To bierzemy. To sprzedamy sobie. I mamy ekonomię. Czy supersów ja tutaj chcę, czy ich nie chcę? Kurczę. Do pewnego momentu byłyby dobre. Natomiast wypadałoby też ekonomię zacząć robić. Co to jest? Spellslinger, okej. Natomiast Sivir z Archangelem chyba nie jest zbyt cudowna, chociaż leczy wtedy mocniej, ale... Ale chyba nie tędy droga. No jak od undergroundów dostałem, to chyba naprawdę nie tędy droga. Ale w sumie dostałem, bo mieli dobry front. Dobra, to weźmiemy. Mógłbym na razie wziąć Sureshot. Ale czy ja chcę Sureshota? Sureshocie, co dajesz? Attack damage, co 4 sekundy. No to chyba nie bierzemy Sureshot. Chyba na razie nie. Dobra, co tutaj mamy fajnego? Bardzo dobry item. Oczywiście użyję. Pieniążki, ekonomia jest i jest łezka. Mógłbym w sumie właśnie złapać dzięki temu też rękawiczkę. Wtedy to Infinity użyć na innej postaci i czuć się trochę lepiej, bo mieć Hand of Justice, Archangels plus to. To jest jak Rageblade dla mnie. I będzie mi dawało 300% attack speeda przy 8 duelistach.
Tylko że gangplanka gdzieś pominąłem chyba. Dobra, w tym wypadku robię tak. Robię też tak, robię też tak. Tu zrobimy w ten sposób. A tu jeszcze zrobimy takie coś. Możemy też poczekać, bo może wygramy. No i dobra, zobaczmy jak Kajsa tutaj działa. A to jest Cruel Pact, to znowu mam w cyc. O, niedobrze. Ale może chociaż mu coś pozabijam. O, masakra. Nieśmiertelny Lissin. Jezu. No niestety, taki jest Cruel Pact, ale... Potem go złapiemy, potem go złapiemy. Taki jest cel. Dobra, kluczowy będzie dla nas 8 level. Tak myślę, chociaż na 6 też już będziemy jeździli. Kurczę, może to? Czemu to nie jest Gangplank? On mi się zawsze myli, Gangplank i Talon. To mi się kurczę myli. Nasz froncik taki... nie za bardzo istniejący. Po prostu level 2 Nasus. Przegrałem teraz, więc w teorii powinienem po prostu poczekać. Mógłbym potem zamienić Nasusa z Rel i wrzucić Star Guardian. Tylko że Rel ma level 1, więc to troszkę boli. O Jezu, Kajsa level 2 już. Oddawaj moją jednostkę! No ten brak frontu boli tutaj najbardziej. Trzeba to przyznać. Dobra, zróbmy tak. Na razie jeszcze chyba nie ma tragedii. Będziemy musieli wziąć piąstkę na pewno na kolejnym kole. Popy. No to taka popy byłaby dobra może. Można z tego zrobić kurde dobry front. Dobra. Ten front na pewno już będzie lepszy niż to, co było. Zobaczymy, jak bardzo lepszy. Admin trójka? Trójka chyba. Pokaż go. Czwórka jednak. No tak, bo Blitz jeszcze. No i zobaczmy. Front się jakoś trzyma. Wytrzymał dosyć długo. No i bang. Teraz potrzebna jest Kajsa level 2. ASAP. ASAP. Najchętniej bym się stabilizował na 7. Ale liczę, że gdzieś tam naturalnie się uda. Dobra, dwie piąstki widzę. A może po prostu, kurde, zrobić duelist Belvet. No i zebrali te piąstki. Yeah, pierdziele. No dobra, to zróbmy Emresa. Mam nadzieję, że jest jakieś magiczne coś tam. Leblon była, tutaj jest Kajsa. Przyda się. Dobra. Więc zrobimy sobie takie coś. Dalej nie ma tutaj Gangplanka. Szkoda. Okej, okay. Dobra. Więc tutaj jest taki chłopek.
To jest Rarus. Rarus jest dobry. Ale mój stół nie jest teraz najgorszy. Ja powinienem sobie, kurczę, fajnie radzić. Tylko Talon mi się przerzuci pewnie na Kaiser. Na szczęście poleciał gdzie indziej. Na razie jeszcze. Dobra. Umarł. No i Kaiser się rozpędza. Pytanie, co Ramus zrobi. Ale Ramus tutaj będzie skakał raczej. Dobra, pięknie. Czyli na razie jesteśmy stabilni. Czyli to była kwestia tego frontu. Żeby tutaj nie tracić HP. To będzie darmowa runda, więc sobie poczekamy. Tymczasem co? Tymczasem mamy takich przeciwników. Tego się chyba boję najbardziej. Tam mi się wydaje, że jest do porobienia. No i ten środkowy to w ogóle jest do porobienia. No i tego, co się bałem najbardziej, to na niego gram. Ta Vi jest po prostu bardzo wytrzymała. Wydaje się bardzo silna. On ma superki, więc mocno bije. No, Vajka jest bardzo silna. Jeszcze jest supportowana. W dosyć mocny sposób. Kurde, no i dupa, no za mocny chłop. Tutaj Vayne zadała największe obrażenia, okej. Okay. Ale dobra, 50 HP to jeszcze nie jest tragedia. No i co, robimy tak. Wreszcie Gangplank jest. Jest Nyla, jest Kaiser. Czyli dwóch dodatkowych duelistów mi się tutaj pojawiło. I teraz jakbym wbił level, to dołożę oczywiście Nyla, bo wtedy będę miał Star Guardian. Dobra. Jest tutaj ekonomia. I dostaliśmy kielicha. Chyba weźmiemy go. Wbijemy też poziom. I dodamy Nyla. No i dobra. Jest na razie w porządku. Uła, a no tak, to jest ten pakt, to na co ja liczę, on zawsze będzie silniejszy. Bo on do wszystkiego ma pierwszeństwo. No ale dobra, jak Kaiser będzie level 2, to wtedy pogadamy. Vayne w sumie też mam nadzieję. No dobra, to chyba się stabilizujemy tutaj, bo jednak to lobby ma takie tempo, że ja tu się zaraz poskładam. Jeszcze brakuje Zeda i Yasuo jeszcze brakuje. No tak, zapomniałem o nim. Uła. O kurczę. Mocne rzeczy. Dobra, weźmy to. O, jest. Tego szukałem. To może jednak pójdę do góry teraz. Bo plan jest taki, żeby to wrzucić. I chyba zrobić tak. To mi się już chyba nie zmieści, no nie będę przesadzał. Oj, oj, ciężko to wygląda. Dobra, zobaczymy Kaiser level 2. Przy takim setupie jak działa. No szkoda, że nie ma tego Head of Justice, nie? Ale cóż. Ability Power i Attack Damage dostajemy. To powinno być spoko. Powinno być odczuwalne. Dobra. Dobra, dobra. Jest Yasuo, jest Gangplank.
No i co, zamiast tej Jany rzucimy chyba 8 po prostu, jak tam wjedziemy. Chyba, że jakiś duelista będzie tankował. To się w ogóle wtedy zmieści? No nie zmieści się i tak. Dobra, zróbmy ten push. Zróbmy ten push i zobaczmy, jak to działa. Tylko nie ustawiłem niczego, ale dobra. A to jest 6, czyli muszę wywalić tych, żeby mieć 8. No tak, no przecież kurde, to jest logiczne. Dobra, zobaczmy, czy 6 to jest duży boost, czy nie. No to jest plus 20% za każdy ten. Za każdy hit. Leblon level 3. Potężnie. Nie mogę jej sfokusować cały czas, bo coś żyje. O, chyba padam. Tak. No pytanie, czy to Janna, czy jednak, kurde, nie Janna. Janna czy 6? Potrzebna jest ta piąstka. I tak jeszcze Zeda nie mam. Okej. To jest 12 lub 20. A jakie wartości ty mi dajesz? 24 AP i AD co 5 sekund. Janna jest lepsza. Po prostu. Po prostu jest lepsza. No i zobaczmy, jak to wygląda teraz. To Poppy niestety już za bardzo, zbyt długo nie wytrzymuje. O, dawać, cała naprzód. Kajsa już powinna być rozpędzona, jak nie wiem. O Jezu. Dobra, żyjemy. Strasznie duże tempo jest tego lobby. Tutaj wszyscy są tacy low HP. Nie wiem, czy po prostu nie powinienem pójść 9-6 duelistów. Pytanie w ogóle, czy ja będę w stanie tam dojechać. I zadbać o to, żeby ten front był jako taki. Na przykład jakiś właśnie secik tutaj. Ta Vayne ma level 1, Fiora ma level 1. Rel. Może tutaj zostać na razie. O, proszę. O, proszę, proszę. Także tak to wygląda na razie. Ale Kajsa naładowała zekę. Boże, 3 zekę plus 1 jest takie turbo dobre. Dostałem ceceki. Teraz MF-ka mnie próbuje zgasić. Na szczęście nasza kompozycja okazała się trochę lepsza. Ale cały czas czuję, że to jest takie koślawe. Normalnie, gdyby nie Janna, to bym miał 6 duelistów, ale ta Janna, kurde, wnosi bardzo dużo, bo ona ma, kurczę, to i jeszcze ma 100% większy efekt. Więc Janna tutaj obowiązkowo musi siedzieć. Dobrze, gdyby miała drugi level, to bym wtedy był szczęśliwy. Set tutaj bardzo dużo też dał, że ma drugi level. Kajzy trójki nie zrobię, więc teoretycznie powinienem po prostu celować w 9 level. Bo wtedy mogę zwiększyć chociaż atak speeda. Może po prostu zamiast kieliszka zrobię teraz gargoyla, żeby mieć jeszcze lepszą tankowność. No i chyba Z tutaj powinien być. Z chyba jest lepszą jednostką po prostu. No
No i tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Ale trójek chłop naładował. I tu jest Kamilka. Boże, Kamilka jest super. Tutaj Talon też jest... No chyba nie mam szans z tym chłopem. Viego mnie tutaj zgasił praktycznie. Dobrze, że jest rekord, bo chociaż coś tam unikam czegoś, ale i tak mnie Viego zaraz zgasi. No sfokusujcie Viego, bo zaraz was pokosi. No i Kamilka nas wyjaśnia. Ale dużo, dużo tutaj pokosiłem mu stołu, więc nie jest najgorzej, jestem pierwszy w ogóle teraz. Zabawnie. 68, no to jest nieosiągalne. Także chyba będzie rolka tutaj robiona jednak. Ta, na pewno będzie rolka robiona, po żale. Może się uda jakoś. Najla, dobra, to zrobimy tak. O kurde. Co tutaj brać? Chyba Naila ważniejsza będzie. Yasuo jest out, a może mógłby być in. Dobra. Udało się. Fiora level 2. Tak, trzymam tych Yasuo, ale no chyba i tak nie zrobię tych duelistów przecież, więc... Więc co, ja ich tak trzymam. Fiorka. Fiorka zamiast Kyle'a. Może. Co jest? Co tu się stało? Jezu, źle się kliknęło. I ja pierdzielę i straciłem Star Guardianki teraz. No to lipa. To będzie mnie boleć, bo przecież to jest mana regeneracja. Ja pierdzielę, no. Co za misklik! Ale może przeżyję. Nie, nie przeżyjemy, bo to jest Wietnam. Przecież on mi zabierze z 20 HP. O! Dobra, żyjemy. Jest top 4, ale ja bym z nim nie wygrał, nawet jakbym pozamieniał to. To jest ten Cruel Pact i on tu kurde zrobił Wietnam z tego, ja nie wiem. No nieźle. Co tutaj zrobić? To jest pytanie. Jeszcze froncik jakiś damy tam naprzód. Mega mocne rzeczy. Jeszcze raz. Takie coś. To out. To tutaj. No i frącik. Tutaj może niech będzie. No dobra. Jest jak jest. Jeszcze ta łezka gdzieś mogłaby powędrować. Na Zeda. Zobaczmy, czy zasługujemy na trzecie miejsce. Czy Leblon trójeczka jest lepsza jednak od Kaizy dwójki duelistki pod pięciu duelistów. No i... I jednak on. Jednak on wygrał. No niestety, blisko było. Ale topka jest. Coś tam rzeźbiliśmy. Nieudolnie, ale topka jest. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do siebie w opis. Całuję w cic. A, jeszcze Liga Legend jest na drugim kanale. Zapraszam.